Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Pokémon Trading Card Game Online. Moi drodzy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj przejdziemy sobie do gry z prawdziwymi graczami. I żeby to uczynić, to trzeba pójść do Versus po prostu. I tu nam się ukaże takie coś. Proszę bardzo, widzicie? Tutaj za wygrywane pojedynki będziemy różne nagrody odblokowywać. O, widzicie? Taką skrzyneczkę, znaczy na pieniążki, skrzyneczkę, potem takie karty, staniemy pieniążki, bilety na turniej, karty, booster i kartę X. I potem chyba jak... bo to się zmieniło od ostatniego razu, jak ja grałem. Chyba jak to całe zrobimy, to chyba przejdziemy na te dwie gwiazdki, widzicie? Bo to jest jedna gwiazdka, dwie i trzy. Idzie, mam na to 20 dni, 1 godzinę i 1 minutę. No i co, moi drodzy, ja tu mam ogólnie challenge do zrobienia, żeby ziemnymi pokemonami pokonać 12 pokemonów przeciwnika, więc może sobie tą talią zawalczymy. Zobaczymy, jak nam w ogóle pójdzie. Ja już bardzo, bardzo długo nie grałem przeciwko prawdziwym graczom. A jak wiecie, w każdej grze, nie tylko w tej, gra się po prostu trudniej. Bo człowiek myśli, tak? Zawsze tak jest. Komputer jest oklepany. Wiadomo, robi jakieś tam standardowe ruchy. A co gracz zrobi, to nigdy nie wiadomo. No ale zobaczmy, co my tu mamy. Machopa. Wystawmy go. Tak chyba nic innego nie możemy, bo to jest przemiana. Ten Minshao. Okej. Ona co ma? Miała. Ona ma weakness na naszego Machopa w ogóle. Super, moi drodzy. To co? Możemy sobie wyciągnąć Machoka. Ja sobie wyciągnął Machoka i wyciągniemy sobie Evosody, moi drodzy. Machamp jest, więc będziemy mogli go przekształcić, jeżeli się oczywiście nic nie spieprzy. Problem raczej w tym, że nie mamy trzech walczących energii. To może być problem. Aj, kurde. Jeszcze nam odrzuciła niestety energię. Tak szczerze. A co on ma? 20, tak? Nie wiem, czy się opłaca... Nie wiem, czy się opłaca przemieniać Machoka, bo i tak nie zaatakujemy. Ja bym zaatakował. Zobaczymy, co się wydarzy. Persian. O kurde, za 60? Serio? A, okej. Takie coś. Dobra, moi drodzy, to... Niestety nie mamy energii, ale... Przekształcimy sobie naszego... Machopa. Niestety ta energia nic tam nie daje. Ale muszę to zrobić. Dobra, nie mamy energii dla naszego Machoka. Wystarczy jedna energia, moi drodzy, i go załatwimy, bo on ma weakness na nasze ataki. Ale ma niestety atak, który, jeżeli drugą kartę energii mu da, to trzy razy będzie rzucać monetką i za każdy wyrzucony
za każdy dobrze wyrzuconą monetę 30 obrażeń zadaje, więc jakby 3 razy trafiła, nam Machoka idealnie zabije, niestety. Ale tylko raz jej wyszło. Super. Damy mu energię i uderzymy. Jak widzicie, załatwiliśmy Persjana. Super. Teraz jeżeli nic złego się nie wydarzy, właśnie o tym mówię. Że jeżeli nic złego się nie wydarzy, czekajcie, co ona ma? Kurde, za 140 aż. Czekajcie, o, nie chcę cofnąć. Przekształcimy sobie Machampa. Ok. Weźmiemy sobie dwie walczące energie. No i uderzymy za 80. Kurde, ona go wyleczy. Wiecie, moi drodzy. O! Poddała się. No jak widzicie, wygraliśmy naszą walkę. Dostaliśmy jakąś paczuszkę i 12 monet w niej. O, super. O, widzicie, proszę bardzo. No, dosyć karty nam poszły, nie mogę mówić. No i widzicie, i tak to będzie sobie szło. Widzicie, i tu mamy. Te błyskawice to są te punkty. Widzicie, to 30 takich błyskawic, 50 i tak dalej, i tak dalej. No co, moi drodzy, ja myślę, że jeszcze jedną walkę byśmy sobie rozegrali, tą Talią. No, powiem wam, że naprawdę niezłe karty. Dostaliśmy Machopa, dostaliśmy kartę energii, chociaż trochę ich nam brakowało, ale i tak na początek. Dostaliśmy tego supportera Corinę, to mogliśmy sobie wyciągnąć Machoka i do tego jeszcze Evosodę i jeszcze mieliśmy Machampa w talii, więc mogliśmy sobie przekształcić. I to jeszcze my zaczynaliśmy, więc wszystko się naprawdę fajnie ułożyło. O Boże, teraz trochę słabo, bo tutaj nic nie mam ciekawego. Ale zobaczymy. Co to jest? Kangaskhan. O kurde. Ile tu żyje? 130. O kurde. Akurat taki atak, moi drodzy. Jeżeli przekształcimy sobie Pokemona, to ten atak zadaje o 30 obrażeń więcej. Kurde. No ciekawie, ciekawie. Ale ja nawet nie wiem, czy mu się opłaca
dawać energię, bo nie mam w ogóle ewolucji, moi drodzy. Jak on tego Kangaskana nas takuje, ile to jest? 4 razy, o kurde, bardzo dużo. Ja nie mogę Ewosody użyć w pierwszym ruchu. Dobra, zaryzykujemy, moi drodzy. Ona mi tak za 60, kurde, ciężko. No nic. Nie, nie, nie. Okej. Ten atak pierwszy jest dosyć wkurzający, wam powiem. Akurat jak na złość. A cóż to robi? O Boże. A, dobiera 3 karty. No, może Pokemona. Może Pokemona sobie wziąć. Raz naturę. Hej, moi drodzy. Kurde. Czekajcie, ja sobie... Na nas niestety uda. Kurde, a nie, ja mam weakness na ten. Dobra. No się uleczymy. Bo nic innego nie wymyślę. O kurde, on potrzebuje, o Boże, naprawdę? Fuck, on potrzebuje ciemnej energii, a ja nie mam. To nie fajnie. Wtedy, moi drodzy. Nie mamy ciemnej energii, widzicie? On potrzebuje ciemnej, niestety. Jakaś ewolucja chyba pójdzie. Musiałem sobie znowu tutaj Pokemona. O, zaraz pewnie ewolucja pójdzie. Widzicie? I oberwaliśmy za 60 niestety. Kurde. Fuck. Słaba sytuacja, wam powiem. Nic, ja bym jednak uleczył. Zali ten Kangaskhan schodzi za 3. Dobra, musimy skończyć turę. Nic innego nie zrobię. O kurde. O bo... Naprawdę? Za... No nie, aha. Myślałem, że on się leczy, on zadaje, ale to i tak za 3 karty 120? Kurde, bardzo mocna karta, wam powiem. Nawet jeżeli uderza siebie 20, no to i tak nas uderza za 120, to większość... Aha, i on tak za każdym razem będzie uderzać. Ja myślałem, że tylko raz. Moi drodzy, nie, to jest przegrane chyba, wiecie? Ja nic tu nie wymyślę. Spróbujemy jeszcze raz, a się poddam. Ja myślałem, że on tylko raz zaatakuje. A to za każdym razem on atakuje. Kurde. No nie, no to trochę słabo. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz spróbujemy. No, nie udało się. Tym razem trochę gorzej nam karta doszła. Ja coś tu mamy, ale... Kling. No, mamy 2 Koriny. Użyjmy sobie. Mamy Machampa? Mamy, moi drodzy. Więc ja bym sobie wziął Machopa.
Jakiś item możemy wziąć. To może bym sobie wziął. Zastanawiam się, czy musi opłaca dawać energię w ogóle. Tak szczerze mówiąc. Bo niby byśmy, ale może tego Machampa byśmy, ja bym mu dał tą energię. On musi mieć dwie walczące? Nie, obojętnie, okej. To spoko. Temu obojętne, moi drodzy. Jakie? Czyli możemy dać mu tą ciemną. Kurde, to 4 razy aż rzuca. To co, moi drodzy? Zrobimy tak. Zrobimy ewolucję. Użyjemy sobie Ewosody. Użyjemy Koriny. Weźmiemy Machampa. Czekajcie, co to robiło? Aha, możemy sobie... chociaż moglibyśmy to wziąć, to się może przydać. Okej. Damy mu energię i zaatakujemy. O, no i super, dostaliśmy ziemną energię. No i co, moi drodzy, w Machampa będziemy inwestować tutaj teraz. Teraz zrobimy ewolucję. No i nasz każdy teraz walczący Pokémon o 20 więcej obrażeń zadaje. No i ten Pokémon padł. Idealnie. Za 60 go uderzyliśmy. Więc powiem wam... Chciałem mówić, że sytuacja nie jest zła. A jak nawet widzieliście po przeciwniku... Całkiem dobra, bo się poddał. Okej. Słuchajcie. Kurde, ja nie widzę, czy mi challenge leci. A to sobie można chyba sprawdzić. Tak szczerze. Gdzie to było? Level. Challenges. Tak jest. Wyzwania. Leci, widzicie? Mamy tutaj, poleciało nam. O, proszę bardzo. Dobra, moi drodzy, myślę, że dzisiaj sobie zakończę, bo mam trochę mniej czasu. No i co, udało nam się dwie walki wygrać, jedną przegrać. Takie dosyć szybkie walki, tam po 5 minut raptem. No, w tych dwóch, gdzie wygraliśmy, naprawdę nam karty doszły, bo jak się tak szybko Machampa robi, moi drodzy, i można go nastakować, to jest naprawdę dobra rzecz. I co, moi drodzy, no, myślę, że w następnym odcinku, nie wiem, może inną talią zawalczę. Nie wiem, czy ja sobie ten challenge zrobię, bo ja muszę chyba 12 tych Pokémonów pokonać. Jak nie zrobię, to może jeszcze zawalczymy tą talią i co my tu jeszcze mamy? Ja tam jeszcze miałem chyba baśniowymi Pokémonami bodajże. O właśnie, baśniowymi, a tu jest zadaj 750 obrażeń Pokémonom przeciwnika. Więc to jest trochę, to jest chyba łatwiejszy challenge jednak mimo wszystko. Chociaż kto wie, tak czy siak na pewno sobie coś tutaj porobimy z tych challenge, moi drodzy. No i to tyle w tym odcinku. Takim trochę krótszym, ale jeżeli się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i zachęcam do oglądania odcinków z Pokémon Training Card Game Online. Jeżeli macie jakieś zaległości, a za obejrzenie tego odcinka serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia
i cześć.